Witam. Dziś wymiana bębna w kserokopiarce czarno-białej Ricoh Officio MP2352SP. Moduł wystarcza z reguły na około 60 tysięcy kopii, więc dużo niedużo. Żeby wymienić moduł bębna, należy przede wszystkim, można go sobie obejrzeć. Tu jest moduł bębna. Otwieramy prawą pokrywę, tylko po to, żeby zwolnić zaczepy. Dalej musimy pozbyć się toner hoppera, czyli toner supply unit. Czyli łoże toneru wyciągamy, podważając zieloną dźwignię dwa razy. Teraz widzimy zespół bębna po prawej stronie. Niestety nie uda się go wyjąć tak po prostu, gdyż trzyma się on na jeszcze jednej małej śrubce. Trzeba wykręcić śrubkę śrubokrętem gwiazdkowym Philips 2, czyli standardową dwójeczką, najlepiej magnetyczną, żeby śrubka nie uciekła. No ja to akurat zrobię na szybko czymś innym, no ale mniej więcej powinno wyglądać to w ten sposób. Teraz moduł bębna można na spokojnie wysunąć. Moduł jest koszmarnie drogi, ale tutaj jest fajne rozwiązanie. To jest moduł bębna. Na naszej stronie kopexpert.pl znajdziecie właśnie taki moduł bębna. Wbijając numer, który się wyświetlił, otrzymacie taki bęben za 790 zł netto. Jest to moduł przystosowany konkretnie do tej właśnie kopiarki. My go troszeczkę przerabiamy, żeby fajnie wszedł. Jest to taki nasz patent, nie musicie płacić 1470, tylko można kupić ten zespół bębna, który jest przez nas przystosowany przed wysyłką do Waszej maszyny. Taki moduł bębna przyjeżdża do Was z takimi właśnie plasterkami, taśmami, zabezpieczeniami, które trzeba usunąć po zainstalowaniu. Teraz wystarczy maszynę złożyć, dokręcić tą jedyną naszą śrubkę, wsadzić toner hopper i uruchomić maszynę i zainicjalizować deweloper. Wchodzimy w symulację standardowo, jak w każdym Ricohu. Żółty 107, trzymamy czerwony klawisz C, wybieramy SP Mode i szukamy w SP2000 linijki, która będzie zaczynała się od SP2801, czyli Developer Initialization. Robimy execute i idziemy na kawę. Maszyna miesza się 2-3 minuty i jest gotowa do pracy.